Cześć, witajcie. Myślę, że to już ostatni wieczór związany z klapami. Jest już wszystko gotowe. Wygląda to tak. Pokrywa Achterpiku przygotowana. Epifanes przygotowany. Jest już wszystko odczyszczone ładnie. Pierwszy raz w życiu będę olejował. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. SUV klapa również czeka na swoją kolej, także zaraz na nią przyjdzie również pora. Zaczynamy od pokrywy Achterpiku. Ok, część oleju przelana. Zaczynamy. Pierwsze wrażenia, śmierdzi nieziemsko, ale wygląda ładnie. No dobra, wygląda na to, że efekt wow został osiągnięty. Przy Epifaneksie stosuje się metodę mokrym na mokre, więc czekamy 15 minut i za 15 minut następna warstwa. Ok, druga warstwa już poszła. No, wygląda naprawdę nieźle. Chociaż chyba efekt właściwy będzie dopiero po wyschnięciu tego oleju. No i dlatego właśnie zostawiamy go do wyschnięcia, a zaraz na stół wjedzie pokrywa SUV klapy. Porównanie już zaolejowanej pokrywy Achterpiku i jeszcze nieruszonej SUV klapy. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądała ta pokrywa po wyschnięciu, bo to oczywiście jest teraz mokre. Olej ma wyschnąć i pozostawić matową powłokę. Więc zobaczymy. A SUV klapa odtłuszczona, odczyszczona, teraz wysycha i zaraz będziemy olejować. Powierzchnia SUV klapy trochę większa, więc trochę więcej gimnastyki, żeby ją dobrze poolejować. Ale próbujemy. Pierwsza warstwa zrobiona. Pozostawiamy do wyschnięcia, nie, na 15 minut i wtedy położymy drugą. Druga warstwa. No i to chyba byłoby na tyle. Teraz trzeba pozwolić wyschnąć. I tak oto kończy się temat renowacji SUV klap, znaczy SUV klapy i pokrywy Achterpiku. No i wydaje mi się, że powinno być dobrze. Zobaczymy. Efekt,
który będzie po wyschnięciu, postaram się wam jeszcze wrzucić. Póki co, no dzięki za to, że byliście ze mną podczas tej całej pracy. I mam nadzieję, że komuś pomogłem, kogoś zainspirowałem. Dziękuję wszystkim przede wszystkim, którzy mnie popchnęli do tej decyzji, żeby jednak przejść na olej z lakieru, bo wygląda na to, że to była dobra decyzja. No i do zobaczenia w następnych filmach.